A w dzisiejszym odcinku ja będę wychodził z Bugatti, ja będę wchodził do Alpiny. Jak już Jelcza. Goś wchodzi. No powiesz te drzwi, a nie spadnie. I ja będę wychodził z Alpiny. Wysiadamy tak. Pomóc ci? Podam ci pomocną dłoń? Podam ci pomocną. Jest, brawo. Co mi tam miejsce, bo... Zaraz bokiem tu wylecę. Kuźwa. Ale jest. Jest. Nie no, jest. Jest elegancko. Tylko nie odjeżdżajcie. Nie! Na razie nie. Jeszcze ekipa serwisowa musi. Ha! A, widziałeś? Wszystko działa. Dobrze. Przywitaj ładnie naszych ukochanych obserwujących. Wszystkich innych. Witam bardzo ładnie z Muzeum Jasienica Rozsielna, Muzeum Samochodów Zabytkowych. Jesteśmy tu po raz enty, już nawet nie zliczę, który raz, ale zmusza nas do tego właściciel tym, że cały czas po prostu dokupuje jakieś nowe pojazdy, a my, wiadomo, musimy te samochody tak samo Wam pokazać i zachęcić Was do odwiedzenia tego muzeum. Muzeum to jest nie byle jakie. Tutaj co chwilę pojawiają się te samochody. I to jakie, przeróżne. Więc zapraszamy teraz Was do obejrzenia naszego nowego materiału. Gorąco zapraszamy. Możemy nawet Was zaprosić syrenką i światełkami. Dobra. Dzień dobry Państwu, witamy w Muzeum Samochodów z Duszą, co znaczy w Jasienicy Rozsielnej. W naszym pięknym muzeum, w mozole je budujemy, przyjechały następne samochody. Dzisiaj moi przyjaciele z rzeszowskich oldtimerów nagrywają odcinek o tym wszystkim, co się zdarzyło w ostatnim czasie. Jesteśmy przy samochodzie Alpine. Alpina, wyodrębniona marka z Renault, która tak naprawdę była dedykowana sportom motorowym, no i osiągały wielkie sukcesy. Zresztą nie były tylko nawet szybkie, ale też były bardzo piękne. Co najmniej jak kokpit w Boeingu. Udało się kupić tą Alpinę A310 z 76 roku. W bardzo dosyć dobrym stanie, natomiast wymaga zabiegów konserwatorskich, no i jakichś takich, chyba trzeba posprzątać w tym samochodzie, trzeba wyczyścić karoserię, bo taki właśnie przyjechał wczoraj po podróży z Mediolanu. Nie można było, jak już Jelcza. Goś wchodzi. No powiesz te drzwi, ja nie chcę wpisać, tylko poszedł. Dobra, jesteśmy w Alpinie A310. A110 chyba każdy za młodu chyba widział, jak wygląda A110. Albo chociażby sklejał. Albo sklejał. No, 310. Zajebista. Nie no, jest strasznie dużo miejsca w ogóle. Ja tutaj czuję po prostu wielkość, to jest katedra. Jest, prawda? Tak. Jakbym chciał na przykład szybko coś zrobić, to popatrzcie. O! Po prostu jest tutaj taka odległość, kierowca, pasażer, że nie ma bata. Jest. Znalazłem ten samochód na Catawiki, giełdzie holenderskiej, chyba największej giełdzie samochodowej internetowej w Europie. Chyba nawet w Europie, a może na świecie. Nie wiem, no w każdym razie wystawiony był dwukrotnie za cenę ustaloną z góry. Nie osiągnął tej ceny. No oczywiście nikt nie wiedział, jaka to była cena, ale w każdym razie licytowanie do 20 tysięcy nie powiodło się. I teraz ostatnim razem na licytacji była no reserve cena. No i pomyślałem sobie, no skoro już 3 razy licytowałem i nie udało się kupić, może tym razem. Bo właściwie w tej naszej kolekcji, której mamy bardzo dużo różnych samochodów, różnych marek, co do zasady, co do założenia, no nie było Renówki w ogóle. No więc myślę, że odpowiednim przedstawicielem jest Alpine. No i dałem cenę 20 tysięcy euro i akurat okazała się oferta wygraną. Także mamy go tutaj u siebie. Bardzo się z tego cieszę. A z Alpiny wysiadamy tak. Pomóc ci? Podam ci pomocną dłoń? Podam ci pomocną.
Jest, brawo. Ja myślę, że to jest najlepsze. Jesteśmy nadal w Jasińskim Muzeum. Tutaj jesteśmy przy samochodzie i tajpie z 70 roku. Powstał ten model w latach wczesnych 60. i po kilku latach Enzo Ferrari powiedział, że to jest najpiękniejszy samochód świata. No bardzo się cieszymy, że udało się kupić na giełdzie akurat w Holandii. Pamiętam, parę lat temu zapłaciliśmy za ten samochód 25 tysięcy euro. Nie, był strasznie zniszczony, no ale w każdym razie wymagał całkowitej renowacji i udało się po 2,5-3 latach to mojemu bratu, który z synami i z przyjaciółmi odnowił ten samochód i właściwie on jest w stanie w tej chwili perfekcyjnym, może nawet i konkursowym, ponieważ rozebrany został naprawdę do przysłowiowej ostatniej śrubki, no i został od nowa zrobiony. No właściwie jest w stanie samochodu nowego. No ten akurat został kupiony w Holandii, jak powiedziałem, i ponieważ były kupione jeszcze ten drugi Jaguar i 911 SC, no to udało się uzyskać 8 tysięcy rabatu przy zakupie i to była bardzo ciężka walka, ciężka negocjacja, ale pamiętam, że około 5 godzin siedzieliśmy właśnie w tamtej firmie, ale też posłużyłem się argumentem, że te samochody kupujemy do Fundacji Pomocy Dzieciom, do ośrodka edukacyjnego. Widać, wszędzie są dobrzy ludzie, tylko no, trzeba być wiarygodnym i powiedzieć i pokazać, że robi się coś nie tylko dla siebie, ale także dla innych. No witamy ponownie w muzeum. Tutaj jesteśmy przy Merkurym, akurat wczoraj przybył z Detroit, Stanów Zjednoczonych. Była bardzo fajna, ciekawa historia, dlatego że był wystawiony za 22 tysiące dolarów i negocjacje były bardzo też trudne, ponieważ człowiek zaparł się, że poniżej -21 nie zejdzie. No więc jak już po kilku dniach negocjacji, wymiany informacji, facet się uparł, że nie spuści poniżej 201 tysięcy. Okazało się, że samochód jest w bardzo dobrym stanie. No to zapytałem go, czy napisałem mu, że no on daje 21, ale może ma kogoś znajomego, może ma żonę, która ma dobre serce. I niech zapyta żony, ile może dla Fundacji Pomocy Dzieciom zażądać ostateczną cenę. Człowiek odpisuje po jednej czy dwóch dniach i okazuje się, że on ma żonę Polkę i powiedział, okej, idzie za 20. Jakie niesamowite. Nie miałem oczywiście pojęcia, że on ma żonę Polkę, tylko odwoływałem się do żony, która no, kobieta zawsze może jakaś taka łagodniejsza jest w biznesach, chociaż znam kobiety bardzo trudne w biznesie, które są, prawda, i mocno negocjują, bardziej niż mężczyźni. Ale to też, 20 tysięcy dolarów, przyjechał z Detroit, jakąś bardzo daleką drogą, dlatego że miał papiery zastawione, jakiś zastaw był bankowy, ktoś tam w Nowym Jorku dostał kopię, nie chcieli go odprawić, więc jakoś przez Georgię przyjechał, no prawie po pół roku. Bardzo się cieszę, bo mój przyjaciel Wacek Florczak naprawił światła, hamulce nie były sprawne, więc hamulce, wszystko działa, duży, obszerny, piękny samochód ze słynnych lat 50., ale szczególnie ten akurat jest 57 roku, ale Państwo muszą wiedzieć, że lata 57-59 to był absolutnie nie tylko złoty, ale brylantowy okres dla samochodów, bo każda z firm chciała być lepsza, każda budowała niesamowite samochody i to wszystkie po kolei firmy z tamtego okresu budowały niezwykłe samochody. No i pewnym takim ukoronowaniem wyścigu był skrzydlak Cadillac DeVille z 59 roku, Biarritz, na przykład odmiana Biarritz, ta najbardziej bogata. Także to jest z okresu właśnie tych ostatków lat 50. Piękny samochód, bardzo ciekawy, bo właściwie mieliśmy ogromną większość tutaj w Muzeum Samochodów Amerykańskich, przedstawicieli wielkich firm amerykańskich, wielkich, największych właściwie, ale nie mieliśmy Mercurego. To rzadka firma aut luksusowych w Stanach Zjednoczonych, rzadka pewnie też no, w Europie. W Polsce akurat dealera nie ma tych samochodów i
I bardzo jesteśmy zadowoleni, że udało się sprowadzić tego pięknego, a on dodatkowo jest, to, ten samochód jest wersją właśnie Continental, czyli ma to tylne koło na zawieszone czy umocowane na zderzaku, czyli jest przedłużony od ten zderzak, który ma około 400 cm i bardzo ciekawie umocowane z tyłu koło. No piękny samochód. Oczywiście muszę powiedzieć, że jestem zadowolony, że ten samochód do nas wreszcie dojechał. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Wsiadaj, Łukasz. Znowu mam siadać. Piękna kierownica w Mercurym. Jak się czujesz w takim samochodzie? No to zdecydowanie chyba więcej no miejsca jest, nie? Nie, no tu... Powiem Ci, że więcej niż w Alpinie. W Alpinie. Ale powiem Ci, że to jest dopiero wóz. No. Takim wozem to ja bym chętnie pojeździł. Ale zobaczcie nawet na te szczegóły, nawet ten kokpit tutaj, który jest, zobaczcie. A, bo tu mamy grzanie, tu mamy wycieraczki. No. I z drugiej strony jest to samo. Tak samo mamy taki kokpicik, także wszystko tu jest bardzo ładnie zrobione. I tutaj wszystko działa, to ani nie skrzypi, ani nic. To cichuteńko chodzi. I patrzcie, w Polonezie trzeba byłoby zrobić jakieś 5876 ruchów wokół osi, zanim się odsunie szybę. Dokładnie. A tutaj dokładnie. Zobaczcie, jaka jest przekładnia. Dobra, mamy duże okno, bo kawał tego okna jest. Jedziemy. Pyk, dwa, trzy. Trzy obroty i mamy szybę zamkniętą. A nie 5000. Dokładnie. Faktycznie, raz, dwa, trzy. Ale patrz tutaj, zimny łokieć. Od razu, wszystko jest spasowane. Tutaj niby taki duży, a jednak wąski tu. No, jest dobry. Jak Wam się podoba taki samochód, to możecie albo zakupić. Zobaczcie, co tu się dzieje. Na popych. Magazyn motoryzacyjny był taki kiedyś. Magazyn motoryzacyjny na popych. Zapraszam do tego muzeum, albo jak chcecie, to możecie sobie zakupić takiego Mercurego i jeździć. Ma tylko ile? 5,5 metra? Tak, też jak macie garaż 5,5 metra, to nawet nie, 6 musicie mieć. No bo jednak no pasowałoby, ale taki wóz jest rewelacja. I jakieś chociaż jedną stację Orlenu albo jakiegoś innego. Pod domem. On został pozbawiony tego miejsca, została zrobiona ta nakładka i zamocowany. Ten zderzak, gdyby ty miał ta nakładka, wchodziłby normalnie na samochód. Także to praktycznie zostało wydłużone o tą część. No tu jest, nie wiem, 35 cm mniej więcej, tak? No i fikuśnie koło nie zajmuje. Nie zajmuje miejsca w bagażniku. No. A tu jest akurat też wlew paliwa, czyli to koło też służyło do otwierania dostępu do wlewu paliwa. W fajnym stanie, fajnym. Chromy też, bardzo dużo tych chromów jest, a wszyscy wiedzą, że chromowanie no to bardzo duże pieniądze kosztuje. Także... No i duży samochód, no 5,60 prawie ma, 5,41 tam tym, ale on faktycznie jest przedłużony nieco, także ma te 5,50, 5,60. Dokładnie trudno policzyć, no ale to mniej więcej to są te długości. Piękne, monumentalne są te samochody. Dlatego się mówi, że one są, że to są samochody z duszą. Piękne, duże, no zupełnie nieporównywalne te samochody z tamtych czasów do czegokolwiek w galaktyce. Niepodobne do czegokolwiek, ale naprawdę, patrząc na taki samochód, od razu się gęba cieszy, nie? No, od razu się gęba cieszy, no. Jakie to było. To deszło w dal, już takiego czegoś nigdy nie będzie, bo te samochody mają współczesne inną filozofię, tworzenia zupełnie inne. Za chwilę będą pewnie samochody latać. No, trudno te wyobrazić sobie taki samochód latający. No, pewnie musiałby być trochę mniejszy, bardziej podobny do 356. A czy nie jest lepszy taki samochód? No nie, no frajdę daje tak. No, frajdę daje. No, ale masz analogowe liczniki. Ale widzisz, ale wynikało w tamtym okresie z czego? Że Amerykanie no, byli bardzo bogaci, to jest jasne. Ważne było nie tylko dla nich, ale dla wszystkich ludzi bezpieczeństwo, więc były bezpieczne, tak? Były dużej pojemności, dużo paliły, po 20-25 litrów był standard, tak? 6-litrowy silnik, to jest 6,5, więc paliwo było tanie jak woda, więc wygodne, prawda? Nawet nie pamiętam, ja nie wiem jak to, patrz, nawet nie próbowałem go w ogóle, zobacz. Naprawdę, no on płynął, no jak na latającym dywanie, prawda? Także
fajne, no piękne, ciekawe, no i dla ludzi ciekawych świata, ludzi motoryzacji, no to jest na pewno atrakcja. No i nawet sama architektura, zobaczcie, te nakładki nad kola, to pierwszy samochód tutaj mamy taki właśnie z nakładkami. No, bardzo ciekawy, natomiast znaczek, zmieniał się znaczek. Bardzo często tutaj, teraz jest jakieś takie trzy kreski złamane pod kątem, nie wiem, tam 120 stopni, ale Merkury, no Merkury, symbol, jeden z bogów rzymskich, symbol, czy właściwie Bóg przedsiębiorczych, Bóg sprytnych, Bóg handlarzy, Bóg inteligentnych ludzi. No wymyślili właśnie w tym logo kogoś takiego, głowa Merkurego, tak. Piękny, nawet drobny element, akurat, wszędzie akurat jest bity ten element, no ale to też taki wyróżnik. Każdy samochód miał to swoje logo, niektóre bardzo rozbudowane, niektóre delikatne, ale to te loga wyróżniają samochody. I właściwie każde logo, każdego samochodu ma coś w sobie, coś oznacza. Tu oznacza powodzenie. Fajne. No, moi Państwo, a teraz wisienka na torcie. Kto zgadnie, co to za samochód? Na razie trochę go maskuję. No, kto zgadnie? Dajemy parę sekund. No, dobrze, ciepło, gorąco. No właśnie, mamy Bugattiego. Oczywiście nie oryginał, ale to jest kopia zrobiona z okazji 50. rocznicy powstania tego słynnego samochodu, 35, Bugatti 26 rok. Został zrobiony w niewielu egzemplarzach, no i był hołdem dla tego wielkiego samochodu, wielkiego, który, jak piszą wszystkie encyklopedie, który wygrał niesamowitą, ogromną ilość wyścigów, nawet nie podają, ile wyścigów wygrał, ponieważ no, są to ilości no, nie do policzenia, tak duży miał sukcesy ten samochód. To jest Bugatti Tribute 76 roku, czyli też już jest zabytkiem. Piękny, ciekawy, proszę zauważyć, patrząc na ten samochód z przodu, od razu widać, że ten samochód był skazany na sukcesy, skazany, bardziej niż inni. Wszystkie inne samochody poprzednie miały rozstawku mniejszy, miały węższe te opony, no, mniej stabilne, były zdecydowanie wyższe, ale proszę zobaczyć, w którym kierunku poszedł sport samochodowy w latach 20. Poszerzone, obniżone i duże moce. Silnik z tyłu, tu jest macha niesamowita, długa i bardzo kształt aerodynamiczny, właściwie boat tail. Były inne samochody typu boat tail, mamy takie parę z lat 20., ale tu była zupełnie inna filozofia. Rozstaw przedni kół był nieco większy, tylny, był silnik 1.6. No i co? No i musiał wygrywać. No musiał wygrywać, bo nikt nic takiego wcześniej nie zbudował. Silnik oczywiście tutaj z tyłu jest, dwie rury wydechowe. Duża moc, duża prędkość i niesamowita niezawodność. To było też powodem właśnie sukcesów, że samochód zawsze od momentu startu do mety akurat dojeżdżał, się nie psuł, bo wiele samochodów w tamtych czasach, no nawet późniejszych też się psuje, no więc to była podstawa, niezawodność, kształt aerodynamiczny, mocny silnik, zwinny, no i co? I nie ma co się dziwić, że Bugatti to jest firma numer jeden na świecie teraz. Proszę zobaczyć, miała firma Bugatti wielkie szczęście do fenomenalnych, wspaniałych konstruktorów, twórców, którzy naprawdę bardzo się starali i tworzyli wszystko to, co jest najciekawsze, najpiękniejsze, niezwykłe, właściwie historyczne. Właściwie poziom był galaktyczny Bugattiego. Dlatego to Bugatti współczesne jest tak niesamowicie piękne, innowacyjne, drogie, kosmicznie drogie. No i co można powiedzieć? No fantastyczne, no Bugatti fantastyczne, ale zaczęło się od tych samochodów i dlatego mamy to Bugatti współczesne. Też bardzo pięknie jeździ, daje dużo frajdy. Spróbujemy go zarejestrować, może kiedyś ktoś tam nas zobaczy na ulicy, może na jakimś rajd pojedziemy tutaj. Rzeszowskie Alzheimery, przyjaciele nas zaproszą i może będziemy chcieli pokazać szerszej publiczności na którymś z meetingów, zjazdów.
Zapraszam bardzo serdecznie do Fundacji Pomocy Dzieciom, bo to jest ośrodek edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Bo zapraszamy serdecznie, dlatego że będąc tutaj u nas Państwo tylko, nie tylko poznajecie cudowne rzeczy na przestrzeni 100 lat, tak? 1886 Benz patent numer 1 do Ferrari Mondial. Zapraszamy. Wszystkie dochody idą na naszą statutową działalność. Przypomnę, Fundacja Pomocy Dzieciom w Brzozowie. Robimy niezwykle piękne rzeczy. Wszystkie dzieci i młodzież w naszych zajęciach bierze udział za darmo. Przyjdźcie, to będzie taki pożyczek i dla Państwa, i dla Waszych dzieci, dla młodzieży i dla naszej fundacji. Zapraszamy serdecznie. No i co? Dojechaliśmy do końca odcinka. Myślę, że było... Podobało się? Było bardzo ciekawe. Na pewno było ciekawe. Nie wierzę w to, żeby ten odcinek nie był ciekawy, a to jest tylko przedsmak do kolejnych odcinków, kolejnych jakichś filmów, filmików. Doszły teraz filmiki też i na TikToku, na Instagramie. Na Facebooku się będzie coraz więcej działo. Startujemy z nowym rokiem, więc z nowym rokiem, z wielką pompą. No to jedziemy. Także życzymy Wam od razu przy okazji tego nowego roku wszystkiego najlepszego i żebyśmy się widzieli na różnych zlotach i poszerzajcie swoje kolekcje i pasje. Dobra. Nie? Ale nie powiedziałeś jeszcze cześć. Łukasz powiedział do mnie po cichu, że nie powiedziałem cześć. Żegnam Was wszystkich. Do widzenia.